Na program zaprasza Telkap, dostawca usług w najnowocześniejszej technologii. Światłowód do mieszkania. Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie po raz kolejny zaprosił dzieci do udziału w półkoloniach w szkole podstawowej nr 1. 5 tygodniowych turnusów odbyło się w okresie od 25 czerwca do 20 lipca. W tym roku pod hasłem Historycznie i współcześnie z panem Kleksem organizatorzy przenieśli uczestników do fascynującego bajkowego świata. Dlaczego z panem Kleksem? Ano dlatego, że szukamy zawsze ciekawych bohaterów, które dla dzieci mogą być wzorem, ciekawym przeżyciem. I jak się dobrze przyjrzeć, to pan Kleks ma ogromnie wiele wspólnego z bardzo popularnym wśród młodych, wśród dzieci, wśród młodzieży, Harrym Potterem. Ale nasz pan Kleks, nasz polski pan Kleks powstał znacznie wcześniej niż Harry Potter. A Harry Potter, można powiedzieć, że jakby te wzorce mógł wziąć od naszego pana Kleksa. No jesteśmy dumni, że właśnie z takim bohaterem nasze półkolonie przebiegają. Niekwestionowanym hitem wśród dzieci okazały się zajęcia z baniek mydlanych, prowadzone przez jednego z zaufanych nauczycieli pana Kleksa. Bańka mydlana ma coś w sobie tak kolorowego, tak ulotnego, tak chwilowego, że nie da się zrobić dwóch takich samych baniek. One są każde inne i to właśnie sprawia, że dzieci i nie tylko dzieci uwielbiają tak bańki mydlane. Były bańki pompowane powietrzem, były bańki pompowane dymem, były bańki z ogniem, pompowane gazem i zwykłe ciasto bańkoladowe, czyli piana. Dzieci mogły też się dowiedzieć tego, czy piana dobrze wpływa na bańki mydlane oraz mogły też dostać na rękę i również też na głowę. Ostatniego dnia, podczas wielkiego finału, dzieci wystawiły musical związany z przygodami pana Kleksa. Reżyserem był znany wszystkim sympatykom MOK-u multiinstrumentalista Jacek Janasik. Mimo bajkowej tematyki nie zabrakło walorów edukacyjnych. Występ nawiązywał do zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.